Ha, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj o poranku mam pozdrowienia od takich dziewczyn. Dlatego, że dzisiaj słowo zaczynam od takiego hasła krowia niemoc. O co chodzi z tą krowią niemocą? Z tą krowią niemocą pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże. No po prostu z rana trzeba obrządzić bez stresu. No już dobra, dobra, dobra. Trzeba po prostu obrządzić, jak to obrządzić, tak nie? Każdy ma jakieś zajęcia z rana. Niedziela to generalnie wszyscy śpimy. No ale żebyśmy mogli sobie mleczko walnąć do kawki albo cokolwiek innego, no to trzeba się z dziewczynami spotkać. No i teraz sobie wyobraźcie, że jest taka sytuacja, że krowa choćby chciała, to się sama nie wydoi, tak? Dlaczego o tym mówię? Bo dzisiejsza Ewangelia jest o takiej sytuacji młodego chłopaka, który przychodzi do Jezusa i mówi: no dobra, co ja jeszcze mam robić? No co jeszcze mam zrobić, tak? Jak się przyjrzymy dobrze temu, co mówi ten młody chłopak, to on się tam pyta, no co on ma jeszcze zrobić, bo już naprawdę, no już więcej nie może, przecież wszystko zrobił. No i mówi: to zrobiłem, to zrobiłem, to zrobiłem, to zrobiłem. No Jezus mówi: no dobra, no to wiesz, no wspaniale. Pozdrawiam serdecznie, z tyłu dziewczyna się odzywa. No zrobiłem co można, tak? I wylicza te, chwali się jakby tym, co zrobił. Ale oczywiście Jezus mówi mu w punkt w jego życie: no to teraz stary, to wszystko co nagromadziłeś, to wszystko co masz, no to sprzedaj, rozdaj ubogim i dawaj za mną. I jest tam takie sformułowanie, że chłopak odszedł zasmucony. Myślę, nie wiem czy tam po krowie smutek widać, ale generalnie sama się nie wydoi, więc trzeba jej pomóc. Sprzedaj wszystko co masz. Dla mnie osobiście to jakby teraz, no nie wiem, gospodarz, który żyje z krów, wiadomo, że dzisiaj nie jest łatwo na roli, ale musiałby to wszystko sprzedać i rozdać, no bo dlatego, żeby pójść za Jezusem. Generalnie mamy mnóstwo takich przywiązań. Te krowy są generalnie przywiązane na metrowym łańcuchu i pójść same sobie nigdzie nie mogą. Mamy też swoje takie łańcuszki, które nas przywiązują. I chciałbym jeszcze pokazać Ci jedną rzecz. Pozdrawiam Cię, maleństwo. Chciałbym pokazać jeszcze jedną rzecz. W te wakacje udało mi się z młodymi ludźmi z całego świata być w Medjugorje. To jest taka miejscowość w Bośni i Hercegowinie, gdzie Matka Boża cały czas jakby wzywa do modlitwy różańcowej o pokój. Ale tam raz w roku odbywa się tak zwany Festiwal Młodych. Stąd też wzięły się Światowe Dni Młodzieży na bazie tego właśnie festiwalu, tak nawiasem mówiąc. Ale w tym roku hasłem tego całego festiwalu, który trwa tydzień, było właśnie: co mam zrobić? Ale tam jest końcówka ważna. Jest tylko: co mam zrobić? Jak się na tym skoncentrujemy, no to co jeszcze mam zrobić? Często tak do siebie mówimy. Jak ktoś ma jakieś oczekiwania niespełnione, albo bardzo nam na kimś zależy, a ktoś coś tam jeszcze od nas chce, no to co ty sobie, no powiedz mi to, co jeszcze mam zrobić, żebyś mnie, nie wiem, zaakceptował, żebyś był zadowolony, żebyś była zadowolona, żeby w końcu był spokój, żebyś się nie czepiał i tak dalej. Ale tam końcóweczka jest ważna. Co mam zrobić, aby osiągnąć życie wieczne? I clou tematu, celem, do którego dochodzi to pytanie, jest: co mam zrobić, żeby osiągnąć życie wieczne? Zapytaj się, czy generalnie pytasz w swoim życiu codziennie o to, czy to, co robisz, naprawdę proste czynności, jak to się ma do twojego życia wiecznego? Nie tyle, że zarabiasz sobie na życie wieczne, ale jak to się ma? Możemy dojść całe życie, różne sytuacje, chodzić i wyciskać, tak? A do wiaderka życia jakoś nic nie leci, nie? I z pianką mleczka nie będzie, nie? Nie będzie takich bezów do zjedzenia, tak? Pamiętam, że jedną z konferencji miał kardynał Sarach. To jest taki już starszy pan, leciwy na emeryturce, ale ledwo co stojący, ale półtorej godziny stał przy ambonie i czesał to jedno słowo. Mówi: zwróćcie uwagę na to, że nie jest najważniejsze, co zrobić. Akcent jest ważniejszy, żeby osiągnąć życie wieczne. Niech ten tydzień będzie takim patrzeniem sobie na swoim paśniku życia, na to, czy to, co robimy dzisiaj, przez ten dzień, przez ten tydzień, jak to się ma do mojego życia wiecznego. Jezus mówi: dobra, no to zostaw to wszystko, co masz, jakbyś miał teraz to sprzedać. Zrób sobie taki test. To, co masz, materialnego szczególnie, to, co ci jest potrzebne do życia, a co chwilę sobie coś dokupujemy. No to tam już jest tam nic niepotrzebne, ale za chwilę coś się pojawi w reklamie, coś tam śmignie na internecie, tu jakaś fajna rzecz, koleżanka, kolega podpowie, to nas lekko zajara, posmyra nas po potrzebach i już sianko, już mielimy i oczekując, że z tego będzie jakieś fajne mleczko dla nas, tak? A to wcale tak nie idzie, ale pomyśl sobie, jakbyś miał to sprzedać.
co by było Ci najtrudniej oddać? W drugim czytaniu jest dzisiaj takie hasełko bardzo proste, że Słowo Boże jest jak miecz obosieczny, że wchodzi to tnie i wychodzi to tnie. Czyli słuchajmy w tym tygodniu szczególnie Słowa Bożego. Spróbuj sobie zrobić może takie spotkanie w internecie, że każdego dnia będziesz czytać Ewangelię, która jest tego dnia. I zapytać się, co ta Ewangelia ma do mojego życia. Nie jak dostosować sobie tą Ewangelię, żeby tam sobie powybierać jak rodzynki z drożdżowego ciasta, tylko jak moje życie ma się do tej Ewangelii. Tak po prostu. Ja właśnie... Idę zaraz z dziewczynami na spacer, ale tak właśnie o poranku z Obóreczki na Warmii soczyste pozdrowienia Wam ślę od tych moich dziewczyn. Ta jest zacna, ale są bardzo płoche. Jak to z kobietami, nie? Czasami są płoche. Morda. Pozdrawiam czule, pięknej niedzieli. Niech Wam się coś ocieli. Hej, pozdrawiam.